stary, przedwojenny film o jeżu. Taśma znaleziona na strychu. Oto jeż. Tak wyglądały jeże. Około 50-100 lat temu. Niczym nie przypominały jeży współczesnych. Były bardziej dzikie. Proszę też spojrzeć na jego wielkość. Jest to wielkość... dzika. Uwaga. Jeż się ruszył. Będzie szarżował. Ha! Dziki jeż. O, wspaniałe zwierzę. Podobno kiedyś używali ich jako wierzchowców. Były trochę niewygodne. Powodowały kłucie. O, teraz jeż przychodzi koło jakiegoś wielkiego drzewa. Widać jego potęgę. Odwrócił się do nas tyłem. Nic się nie robi z zagrożenia. Jakie wydawałoby się stanowił dla jeża człowiek. Jest z lotu ptaka. Jak tak leci, to widzi takie coś. I co zrobi? Jest ma to gdzieś. Proszę się spojrzeć na jego twarz. Jeżu, pokaż się, Jeżu. Hej. Ha, dzika twarz jeża. Patrzy się na nas. Zaczynamy się powoli bać. Proszę Państwa, oto jest. Jest to strasznie groźny zwierz. Uciekajcie, gdy spotkacie, bo wam wbije igłę w gacie. Olewającym krokiem jeż oddala się. Ma wszystko gdzieś. Zaraz zniknie w czeluści roślin. Jak widać, maskuje się jak kameleon. Chyba, że to wina tego przedwojennego filmu o jeżach. Oddala się, oddala. Jeżu! Czeka. Chodzą legendy, że jeże potrafią strzelać igłami. Ciekawe, czy to prawda. Możemy się przekonać. Jeżu, strzel we mnie. Jeżu. Jeżu. Hej. Zostawiamy jeża w spokoju. To wspaniałe, starożytne zwierzę. Groźniejsze od dinozaurów. Jeż. Czym byłby człowiek, gdyby nie jeż? Proszę zauważyć, że nawet człowiek wybrał takie imię jeży, które nadawał swoim królem. Był to tak zwany król jeży. Był też święty jeży. Człowiek zawsze próbował udawać, że znaczy tyle, co kilka jeży. Stąd liczba mnoga w imieniu. Ale prawdę mówiąc, nigdy nie potrafił dorównać nawet jednemu jeżowi. Jeż. Dzikie oko jeża. Dzikie oko jeża. Operator zaczyna się bać, a jeż powoli znika z kadru. A może wypełnia już cały kadr? Trudno powiedzieć. Ale na co? Totalnie. Operator zaczyna się czuć poniżony przez jeża.